na te piramidy, które przed chwilą się podniosły. Wchodzimy. I teraz możemy właśnie przejść naprzód. Okej, to jest kolejny moment, gdzie trzeba być ostrożnym. Otóż, ten przełącznik zmieni kierunek tych trzech strzałek. Więc Sakura zmieni tor i natapie na ten przełącznik. I ten przełącznik zmieni kierunek tych dwóch strzałek. Więc trzeba być ostrożnym. Nie operujcie dwoma grantami naraz. Naprawdę dobra rada ode mnie. Zdążę. Tak jest, zdążę. Tak, gdybyśmy puścili te kule, nie dałyby nam dostępu do działa, do megafonu i do tego przełącznika. A to wszystko jest nam potrzebne. O matko, ale palno! O matko, ta gra jest genialna. Tak jest, jojo, najmniej wytrwała zabawka ze wszystkich. Musimy ją dać Grantowi z mieczem. I szybko przejść koło niego. Nie! Zniszczyłeś jojo! Które jak się niszczy, wydaje odgłosy jak kot. Okej, kolejne fioletowe przyciski, ale teraz już widzimy rzeczywiście co, za co one, do czego one służą. Okej, teraz musimy oczywiście przejść tą drobną ścieżką. W ten sposób mijamy głaz. I drugi raz tak, takie samo ominięcie. I cała trójka poruszy się teraz, a czy przeteleportuje się, jak się nie mylę, gdzieś. Chyba nie wiem gdzie. Gdzieś tutaj. O, na pewno gdzieś tutaj. A który teraz się przeteleportował? Grant z działkiem, nie został nam Grant z rękawicami. Jak upewnicie się, że te granty się posuną, co były przedtem. I to jest fragment, który no nie jest trudny, ale może trochę zmylić. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Otóż ten przycisk obniża te piramidy, a ten obniża te. I teraz ta strzałka zmienia kierunek, a czy ten przycisk zmienia kierunek tej strzałki i ten zmienia kierunek tej strzałki, czyli tej późniejszej. I to jest moment, gdzie trzeba się trochę przyzwyczaić. Ok, teraz ty zejdziesz stąd, a ty wejdziesz tu. W zasadzie możesz już zejść. A ty nastrzykałeś to na działko. Jak się nie mylę, nie jest ono chyba potrzebne do zapytania, a to nie jestem tego pewny. Ale polecam wziąć. Wkrótce zobaczycie czemu. Okej, okay, oczywiście najpierw musimy zaprowadzić jednego z naszych grantów przez tę strzałkę, a metodę znamy już z pierwszego poziomu w świecie ósmym. No, a powiedz mi, kto byłby zadowolony, gdyby nagle obywał headshotem? Okej, wszyscy już przeszli. Świetnie. Teraz zniszczę dwa kryształki z tych wszystkich. A czy jeszcze tutaj będę musiał jeden zniszczyć? Tak, pod nimi są zapkole, zawsze zdrowie warto uzupełnić. Nieraz to o tym wspominam. Okej, okay, teraz możemy oczywiście walczyć z tymi grantami, bokserami na kilka sposobów, ale to jest sposób, który ja polecam. Naślijcie na nich obu grantów z działkami. Tak, odpychajcie ich, odpychajcie gościa cały czas. Aż do tych strzałek. Bo widzicie, tam są głazy i one go przegniotą. Nie
już jest całkiem blisko. To jest całkiem dobra metoda, bo w ogóle nie tracimy zdrowia. I tak samo zrobimy z tym drugim grantem, tylko że jego nazywamy na te dziury. Takiego zabicie zajęło nam mniej czasu zdecydowanie. Naprawdę polecam tą metodę. Jest świetna. Okej, to teraz nasyłamy to Granta z rękawicami. On musi przejść przez te wszystkie strzałki, głazy, czy kule, jakkolwiek bym to nazwał. Znowu strzelamy na niego piłką z gąbki. I tak, Grant z rękawicami musi wziąć... Tak jest, musi przyspieszyć. O, obezwał. Uciekaj stamtąd. O, dobra, już wszystko, okej. I czekaj na zielonym przycisku. Oni są poza naszym zasięgiem, nie musimy się martwić. A nie, chyba jednak są rzeczywiście oba granty z działkami potrzebne. Znaczy, nie wiem, do końca jestem zorientowany. Nigdy nie ryzykowałem, wiadomo, że tamto działko drugie zostawię. A, już wiem, o co chodzi. Ta dwójka musi przejść jednak. Naciśniemy najpierw drugi zielony przycisk. Teraz na jedynkę. I teraz dopiero na te dwa fioletowe przyciski. I to będzie przedostatnia piramida, która blokuje naszemu Grantowi z kamieniem drogę do króla. Okej. A więc ta dwójka, jak przypuszczam, może już stąd zejść. Tak, do następnego checkpointa jest potrzebny nam tylko jeden Grant z działkiem. Więc ten drugi zostanie z tyłu. Oczywiście lepiej, aby został z tyłu ten, który ma mniej zdrowia. Okej, teraz ty przyszedł się naprzód. Chyba nie uniknę walki. No a załatwmy go. Okej, wracamy się. I lecimy prosto na checkpoint. Król jest tak blisko. Wiecie co, ten Grant z rękawicami powinien mieć więcej zdrowia, szczerze mówiąc. Ale zaryzykuję, pójdę z takim, jakie mam. Bo teraz będziemy na niego strzelać, no trochę będziemy do niego strzelać. Tak, on musi wejść na te strzałki. To jest najnudniejszy moment w całym poziomie. Naprawdę nudny. Najpierw prowadzimy go na ten przycisk na środku. Tak, trzy strzałki od tej, w którą... strzelamy. Jeszcze jeden strzał. Okej, już wszedł. Teraz musi, jak się mylę, przejść... Chwileczkę, gdzie on musi przejść? Musi przejść na lewo, naturalnie. Tak, niepotrzebnie się chyba jednak martwię mojego zdrowie. Ma go na tyle dużo, żeby przeżyć. To kule, nie spluwy zabijają.
I został nam tylko jeden strzał. Właściwie jeszcze dwa, bo w końcu musi przejść na ten przycisk z prawej strony.